запитання козибрані. Пані, і по тих словах поніс ще в ніг обснощі, курен і облок забрав конім з перед очу. Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, нехай дасть вам духа мудрості і об'явлення для його пізнання, просвітивши очі вашого серця. Так єст написано, Месіаж буде черпів і третього дня змертвихвстання, в ім'я Його оголошене буде навроцення і відпущення гріхів всім народам, почавши від Єрусалима. Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonym tu wiernym parafii katedralnej. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Czego ta uroczystość, którą przeżywamy w 40. dniu po zmartwychwstaniu Pańskim, jest dla nas wszystkich, dla katolików, dla ludzi wierzących, tak ważna? Ta uroczystość niebowstąpienia Pańskiego, kochani bracia i siostry, a szczególnie wy, kochana młodzieży, kieruje nasz wzgląd ku niebu, ku wieczności. Jezus w obecności uczniów uniósł się do nieba. Jest to dla nas bardzo ważne, bracia i siostry, abyśmy w tym świecie, który jest tak bardzo przyziemny, tak bardzo zdegradowany rzeczami materialnymi, często nawet stajemy się zakładnikami tego świata. Myślimy tak jak ten świat, wnioskujemy tak jak ten świat. Gdzieś nawet często właśnie w tym wszystkim, w rutynie tego życia, tracimy to, co jest najbardziej istotne dla nas. To spojrzenie w niebo, pobłogosław te krzyże, wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mieli wiekuiste uczestnictwo w owocach śmierci i zmartwychwstanie Syna Twojego. Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Wierzę. Czy wierzenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa. Anno, przyjmij znamion daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Leonie, przyjmij znamion daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Sępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże.